Wielką karierę robi termin wojna hybrydowa. Ale okazało się, że wśród tych wojen hybrydowych pojawiła się jeszcze jedna wojna szczególna. Hakerska. Polegała ona na tym, że ukryci gdzieś w trzewiach Rosji hakerzy atakują wolny świat, a wolny świat obiecuje, że się odwinie. Na razie na obiecankach się kończy. Kontruderzenie. Hakerzy znowu w akcji. Na świat padł strach blady, a do Rosji prowadzą tej dywersji ślady. Trzeba działać. Niestety mało ludzi wierzy, że Biden, jak obiecał, mocno w stół uderzy i nakaże, by zrobić Moskwie żart niewinny, zatrzymać rurociągi i na Kremlu windy, poblokować wyrzutnie, zamącić w gospłanie, by zobaczyć, co potem na świecie się stanie, gdy skończy się hakerstwa taktyka obrzydła. Nic z tego. Sztab Putina liczy na liczydłach.